Siema! Ten odcinek Pączka służy do tego, abyśmy się razem wspólnie dzisiaj czegoś nauczyli. Także zapraszam do zabawy. Dzisiaj na tapetę wjeżdża temat restauracji. Czasami jest tak, że szukając nowych smaków, nowych kulinarnych doznań, trafiamy do knajp, w której jeszcze nigdy nie byliśmy, zamawiamy jedzenie i jesteśmy bardzo rozczarowani. Naszego rozczarowania często można by uniknąć, jeżeli wcześniej rozeznalibyśmy się w sytuacji, zobaczylibyśmy, jak wygląda dane miejsce, dana knajpa i w wyniku dedukcji podjęli rozsądną decyzję, aby wyjść i udać się do innego, lepszego miejsca. Różni eksperci mówią o różnych rzeczach, ja to wszystko połączyłem w jedną całość, wybrałem to, co najlepiej działa według mnie, dodałem też swoje i voilà, masz poradnik, jak wybierać, żeby później nie żałować. Pierwsza rzecz, gdy wchodzicie do knajpy, to zwróćcie uwagę na to, jakie mają firanki bądź zasłony. Jeżeli okna zasłaniają stare, ciężkie, zakurzone kotary, zazwyczaj spotykamy się z takim brązowym, takim saraczkowatym wręcz cieniem, to wiedz, że czas w tej restauracji się zatrzymał na latach 80. Tam się kompletnie nic nie zmieniło, pewnie są nawet te same kucharki, a w zamrażalniku leżą 17-letnie pierogi babuni. Świeżutkie, świeżutkie. Zasłony są bardzo ważne. Unikajcie kotar jak ognia. Druga rzecz, jak już usiądziecie i tych kotar nie zauważycie, to jest menu. Gdy kelnerka poda wam kartę, to ma być konkret. Jeżeli w karcie masz 700 dań przeróżnych kuchni całego świata, to wiedz, że to nie będzie dobre. Taka kuchnia, która oferuje miliard potraw, nie jest w stanie w przystępnej cenie zaoferować jakości. To prawda, coś pewnie jest tam dobrego i świeżego, jakaś ulubiona zagrywka kucharza, ale to będzie loteria, z reguły kelnerzy w takich miejscach prawdy ci nie powiedzą. Będą proponowali wszystko, a zwłaszcza właśnie te pierogi babuni, które leżą od 17 lat, no bo przecież w końcu kiedyś muszą zejść. Więc jeżeli ja widzę taką kartę, która oferuje wszystkie dania dostępne na kuli ziemskiej, to już w moich myślach otwieram drzwi od tego lokalu i wychodzę. Nie ma mnie. Zostaniemy jeszcze przy tym menu. Kolejna trzecia rzecz to zwrócenie uwagi na to, jakim językiem jest to menu pisane. Jeżeli nazwy potraw i ich opisy to wręcz opowieści z Narni, to wiedz, że coś się dzieje. Albo właściciel lokalu jest... no tak lubi, albo stara się zakamuflować dziadostwo, które wyjdzie zaraz z kuchni. I ogólne wrażenie tego swojego małego królestwa chce polepszyć. I teraz przyszedł czas na ostatnią rzecz, czwarty punkt. Jeżeli kilka dań w karcie zbudowanych jest na tym samym fundamencie, na tej samej podstawie, to możemy mieć wrażenie, że tam nic się nie dzieje. Musimy o tym zapomnieć, odrzucamy to myślenie. Ponieważ jeżeli cała knajpa, dajmy na to, zbudowana jest na jakimś jednym konkretnym mięsie, to raczej to mięso będą mieli zawsze świeże, codziennie będą przywozili nową dostawę. Jeżeli wszystkie te cztery rzeczy zbierzemy razem do kupy i właśnie jak Sherlock Holmes będziemy dedukować zaraz po wyjściu do danej restauracji, unikniemy rozczarowań. A jeżeli nawet trafimy na jakiś bubel, to już będziemy wiedzieli, że to jest konkretny bubel i trzeba stamtąd jak najszybciej uciekać! Nie zapominajcie o kotarach. Ja już się będę żegnał, widzimy się jutro, jak zwykle o godzinie 19, a ty, mój drogi widzu, zobacz jeszcze, co się działo we wczorajszym odcinku, tutaj klikaj. Właśnie zjadłeś pączka.